uświęcenie, często nie do końca rozumiane przez ludzi, jest aktem pewną długotrwałą sytuacją. Jest usprawiedliwienie. Następuje w jednej mikrosekundzie. Kiedy rodzisz się na nowo, jesteś usprawiedliwiony. Znaczy, że już Bóg nie ma do ciebie żadnych ansów. Jest wszystko okej. Okay. Idziesz do nieba i nic cię w ogóle nie jest w stanie z tej drogi wybić. Nie ma tutaj żadnego znaczenia twój uczynek jakikolwiek. Nie ma tu nic znaczenia. Przyjąłeś Jezusa, koniec, kropka. Jesteś usprawiedliwiony. Natomiast uświęcenie to nie jest jednorazowy akt, tylko to jest proces trwający całe życie. I tak naprawdę o usprawiedliwieniu to wystarczy głosić do ludzi na ulicach. To trzeba Ewangelię im głosić, iść do nich i mówić. Na ulicach, wszędzie, w różnych konfiguracjach. To głosimy usprawiedliwienie do tych ludzi. Pojednajcie się z Bogiem, tak? Natomiast uświęcenia się nie głosi. W ogóle. O uświęceniu się uczy, rozumiecie? Bo o usprawiedliwieniu nie trzeba uczyć. O czym to uczyć? Ewangelii się nie uczy, Ewangelię się głosi. Rozumiecie? To nie można komuś do rozsądku przemówić. Tak? To człowiek musi chwycić, przyjąć, duch się rodzi i koniec, mamy nowego człowieka. Natomiast o uświęceniu trzeba uczyć i wiecie co? I pokazywać je. Uświęceniu uczymy i pokazujemy, bo uświęcenie jest to sytuacja ustawiczna, która ma zachodzić, dopiero zaczyna wtedy, kiedy ktoś narodzi się z Bożego Ducha. Co to jest uświęcenie, przyjaciel? Uświęcenie to jest dzieło Boga, zaznaczam, dzieło Boga, dokonywane w życiu nowonarodzonego z Bożego Ducha człowieka przy udziale zgody i posłuszeństwa tego człowieka. To w ogóle trzeba się na to zgodzić i trzeba chcieć w tym brać udział. Niektórzy to myślą, że uświęcenie to polega na tym, że teraz się narodziłem z Bożego Ducha i teraz Bóg we mnie działa i On mnie uświęca. Ja takich uświęconych to pełno widziałem w swoim życiu. To uświęcenie było jakieś takie wewnętrzne, takie niewidoczne. A więc jest to dzieło Boga dokonywane w życiu nowonarodzonego z Bożego Ducha człowieka przy udziale zgody i posłuszeństwa tego człowieka, którego to efektem jest stopniowa, zaznaczam, stopniowa zmiana życia człowieka na obraz i podobieństwo Boga. To jest uświęcenie, to jest stopniowa zmiana. To się nie dzieje tak. Stąd wielu ludzi się dziwi, jak to jest możliwe, że on narodził się z Bożego Ducha, a dalej robi to, co robi. Ja mówię, jest w procesie. Ten proces można przyspieszyć lub opóźnić. Można też go zatrzymać. Ale jest to proces. Ja nie spotkałem takiego człowieka jeszcze w życiu, który by po nowym narodzeniu, tak, stał się w swoim zachowaniu taki jak Bóg. Człowiek w wyniku nowego narodzenia staje się w duchu taki jak Bóg, ale nie w jego duszy. Dusza dalej jest popieprzona jak była najczęściej. Trochę się zmienia. Troszkę, na przykład, raptem ktoś przestał robić jakieś pewne rzeczy. O, przestał ćpać, przestał chlać. Rozumiecie, coś tam nastąpiło, chociaż później nie jeden sięga po to z powrotem. Potem się dziwi, jak to się dzieje. No bo najpierw jest nowe narodzenie, a uświęcenie jest procesem później. Ono się zaczyna wydarzać. I my możemy do tego dołożyć swoją rękę na tej zasadzie, że się na nie zgadzamy, po pierwsze, a po drugie zaczynamy być posłuszni i idzie łatwo. Łatwo. Są dwa rodzaje ludzi zasadniczo, z którymi ja się spotykam. Jeden rodzaj to są uczniowie, drugi to nie są uczniowie. To, że ktoś się narodził z Bożego Ducha, to nie czyni go uczniem. To, że ktoś się narodził z Bożego Ducha, to dopiero mu daje możliwość stania się uczniem.
Ucznia od nieucznia różni to, że w ogóle uczeń to się chce uczyć. A nieuczeń to cały czas działa zaporowo. Ja na przykład spotykam ludzi, ja do nich coś mówię, a oni mi antytezę pokazują. Ja mówię, ale po coś do mnie przyszedł, proszę cię, no po co, no w jakim celu? Bo mi to wytłumacz. Ostatnio do mnie człowiek jakiś tam zadzwonił i mówi do mnie takie coś. W ogóle mówi tak. Czy to jest taki telefon? Ja mówię, tak, Artur Cereński, w czym mogę pomóc? Ja mówię, a on mnie natychmiast wyjeżdża z grupy rury, jakie on ma zdanie na jakiś temat, który ja tam zrobiłem. On mnie wyjaśnił mnie od razu. I potem mówi do mnie, jak to jest możliwe, proszę mi wytłumaczyć. Ja mówię, ty, no mówię, przecież ty się w ogóle, ty w ogóle sam wytłumaczyłeś wszystko sobie przed chwilą. No ty tutaj w ogóle dzwonisz do mnie i ty chcesz się o coś zapytać, bo ja mam to, ja mówię, to po co dzwonisz mnie z twoim zdaniem? Mnie twoje zdanie w ogóle nie interesuje. Co mnie obchodzi twoje zdanie? Ja jestem dziennikarz, co ja powtarzasz, ja zbieram w ogóle takie informacje. Tak? Tam je plują tysiące, w ogóle się przyzwyczaiłem do zapachu tej flegmy, po prostu i tyle, nie? Ty nie musisz mnie tutaj, się pytasz, to pytaj, nie pytasz, to nie dzwoń, tak? Bo ja nie mam drobnych, no. Chodzi o to, że uczeń to jest człowiek, który będzie się uświęcał. Nie uczeń, to się nie będzie uświęcał. Jeszcze raz mówię, uświęcenie jest procesem. To jest działanie Boga, ale potrzebna jest zgoda, tak? I współpraca. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział. Trzecia Księga Mojżeszowa, zwana w niektórych kręgach kapłańską. 11 rozdział. Od 44 do 45 wersetu. Czytamy tak. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Bo ja jestem Pan, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. Taki tekst. I to słowo uświęcajcie się. To jest hebrajskie słowo kadasz i ono oznacza przygotowujcie się, oddzielajcie się, zaznaczam, tutaj działa system współpracy cały czas. Odłączajcie się, kadasz. Zróbcie ze sobą coś, co spowoduje, że będziecie budzić cześć swoimi osobami. To jest słowo kadasz. Uświęcajcie się. Szok. Bądźcie świętymi. Następny zwrot. Hayach Kadosz. Dokładnie oznacza zaistniejcie i wyraźcie się jako święty. I to oznacza tutaj święty jako Bóg. Zaistniejcie i wyraźcie się jako święty. To jest to. To jest szok. Uświęcanie to nie jest bycie jedynie moralnym bardziej niż się było kiedyś. To jest bardzo poważna rzecz uświęcenia. Oryginalny tekst tego drugiego członu wersetu 44 brzmi tak. Nie plugawcie dusz waszych żadnym płazem, który się czołga po ziemi. To słowo plugawić to jest słowo, które tłumaczy się dokładnie jako czynić obrzydliwym. Płaz, to jest ciekawe też słowo, ono czyta się jako rój, chmara, mnóstwo. A więc Bóg mówi tak, nie zanieczyszczajcie się mnóstwem. I to jest bardzo ważne, czego mnóstwem. I to słowo czołgać się oznacza lekko, swobodnie się poruszać. A ziemia w tym wypadku. To słowo ziemia, erec, oznacza przeciwieństwo nieba. A więc uświęcanie się to jest życie w taki sposób, aby nie zanieczyszczać się wszystkim tym, co pochodzi z natury ziemskiej. To jest uświęcanie się. Uświęcanie się to jest proces,
który powoduje, że życie nieba zaczyna się odbijać w życiu człowieka tu na ziemi. To nie jest tylko bycie moralnym. Bycie moralnym to za mało. Żeby być moralnym, to do AA się można zapisać. Do koła gospodyń wiejskich i garki kręcić. To cię polepszy. Można zacząć jakieś hobby mieć, rozumiesz? Można się relacjonować, grać w brydża, tak? Kiedyś, powiedzmy, ktoś chlał, a teraz se kupił komplet kijów do golfa i on se gra w golfa. Teraz jest człowiek golfa, golfman. Tak można powiedzieć, na przykład. Taki mój skrót. Tata się śmieje z mojego angielskiego. Uświęcenie to nie jest stawanie się lepszym człowiekiem. Uświęcenie to jest stawanie się Bogiem. To jest wielka różnica. Dla ludzi uświęcenie to jest, ja się teraz będę uświęcał, się uświęcam teraz. Jestem lepszy niż byłem. Nie przeklinam. Ja mówię, człowieku, ja znam ludzi w świecie, co w ogóle nie przeklinają. Porządnych, eleganckich, kulturalnych, grzecznych, miłych, subtelnych. W ogóle terapii nie potrzebują. Ludzie mówią, wszyscy potrzebują terapii. Ja mówię, nie wszyscy. Są ludzie pomysłowi. Są ludzie, co nie potrzebują terapii. My wszyscy Jezusa potrzebują, ale nie wszyscy terapii. Ludzie mają tak pięknie poukładane dusze, że się w pale nie mieści. To w ogóle Kościół to jest zbiorowisko chorych dusz, wy wiecie? Ja najwięcej chorych psychicznie ludzi w Kościele spotkałem. Ja nigdy takich ludzi psychicznie chorych nie spotkałem. Ja byłem w świecie, że go udawałem psychicznie chorego, po szpitalach się wałęsałem, tutaj na Kasprzaka siedziałem, u świra udawałem w tym szpitalu na Kasprzaka, rozumiesz? Jeszcze waliłem kąt, bo tam na trzej, bo to było ciężko wytrzymać. Chodziłem na wąsary po tym szpitalu, człowieku. A tam było jakoś w ogóle tak, rozumiesz, można było lepsze relacje nawiązać niż w kościołach niektórych. Człowieku. Przyszedł do ciebie człowiek z obsesją, opowiedział ci o różnych sprawach, było ciekawie. Rozumiesz? Tylko, że on był prawdziwy w tym wszystkim, tak? A w kościele ma gość obsesję, rozumiesz, o co chodzi? Ale on ci mówi, ilu ludzi do Jezusa przyprowadził. On ci nie mówi o swojej obsesji. On ci nie mówi o swoich paranojach, rozumiesz, które ma w głowie, tak? On ci nie mówi o swoich lękach. Tam przynajmniej w szpitalu psychiatrycznym jasno mówią, proszę ciebie, tak? Że ich biała myszka goni, proszę ciebie, i oni z tego powodu mają życie przestrane. A w kościele nie! Halleluja! Halleluja! Naprawdę, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, uświęcanie to nie jest stawanie się lepszym człowiekiem. Uświęcanie to jest stawanie się Bogiem w swoim wyrazie. Tak? Świat ma zobaczyć we mnie Boga. Jedną część tego świata ten Bóg przerazi, a inną rozkocha. To jest uświęcenie. Albo mają mnie w tym świecie pokochać, zobaczywszy we mnie Boga, albo mają się przerazić mną, zobaczywszy Boga. Dwie kategorie ludzi mają się zjawić w moim życiu. Reszta, proszę ciebie, to jest kompromis. Jak w naszym życiu znajdują się grupy ludzi, które ani nie są przez nas przerażone, ani nie są w nas rozkochane, to jest kompromis. To jest kompromisowe. A, to mi nie przeszkadzać. Nie przeszkadzam ci? To znaczy, że jeżeli ja komuś nie przeszkadzam, to oznacza, że ja mam coś na drodze uświęcenia. Bo jak ja się będę uświęcał, to ja zacznę przeszkadzać. Ja będę w ogóle niewygodny jak kamień w bucie, albo będę jak najlepsze buty na świecie. Rozumiesz? Jakiś będę. Albo będą mnie ludzie wkładać z miłością, albo mnie będą wkładać z bólem. Stąd Paweł mówi, dla jednych nasze głoszenie jest życiem ku życiu, dla innych śmiercią ku śmierci. Rozumiecie? Takie nasze życie. To jest uświęcenie, ale on mówi, ja jestem święty i bądźcie święci. Nie plukawcie się tą chmarą, która funkcjonuje w systemie ziemskim. Oni nie mieli jak tego przetłumaczyć, to płaz to przetłumaczyli. Płaz. Nie wiem czemu płaz. To jest chmara, rój. Rozumiesz? Pewien tuman życia, taki biegnący, taki tuman życia po tej ziemi. I Bóg mówi, ja nie chcę, żeby
gdybyś taki był w duszy swojej. Panie, ale tak na wszelki wypadek, to na pewno pójdę do nieba. Na pewno pójdziesz do nieba. I większość ludzi, którzy tak pytają, rozumiecie, to to są ludzie, którzy nie chcą się uświęcać. A mówią, dobrze, jak pójdę do nieba na pewno, tak, to się zmieszam z tą chmarą. Tylko zmieszawszy się z tą chmarą, tak, popełnisz błąd. To nie będzie błąd śmiertelny, bo nie ma czegoś takiego w praktyce dla ciebie. A to będzie błąd, za który kiedyś odpowiesz brakiem nagrody. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. Bądźcie. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja Pan, który was uświęcił. Przeczytałem tekst z 3 Mojżeszowej 20 rozdziału od 7 do 8 wersetu. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja Pan jestem Bogiem waszym. Będziecie przestrzegać moich ustaw i wypełniać je. Ja Pan, który was uświęcam. Bóg uświęca za pomocą trwania w Jego prawidłach. Wiesz, jak Bóg uświęca? Za pomocą trwania w Jego prawdach. Tak Bóg uświęca. I na to musi być twoja decyzja, tak? I na to musi być twoja współpraca. Bo On cię nie uświęca w ten sposób, że cię wali swoją świętością. I to ci się wbija. On też nie uświęca w jakiś enigmatyczny sposób, że ty leżysz i teraz położyłeś się spać, proszę ciebie, rano wstałeś bardziej święty. Ja znam te ruchy bardziej świętych takich. Zaraz teologia do tego jest dorobiona, proszę ciebie. To Pan się zajmuje moim życiem, to do Pana. Kiedyś ludzie tacy są. Słuchajcie, kiedyś siedzę w celi z takim człowiekiem, gorzym u Chrystusa. Siedział już 21 lat, idiota skończony człowieku. Mówię do niego, ty przyjdź do Jezusa. Mówię, zobacz, co ty masz w życiu swoim. W ogóle padaczkę miał, rozumiesz? W ogóle specjalnie mnie chyba do niego zapytali, żeby mu życie ratował temu facetowi. Ja w ogóle wiedziałem, miałem słowo wiedzy najczęściej, kiedy on będzie miał padaczkę. Jak on miał tą padaczkę, to jak robiłem demoniczne siły, w ogóle demon od niego odchodził, jak przylatywali tam sanitariusze, to z nim już było wszystko dobrze, już leżał, ja mówię, już nie trzeba. Jemu zastrzyków nie dawali, bo ja się modliłem u niego w tej celi, rozumiecie? On się potem budził, rozumiecie? A ja za każdym razem mówiłem do niego, przyjdź do Jezusa, a ten idiota mówi tak, takiego mnie Bóg stworzył, to takiego mnie ma. Ja mówię, ty, człowieku, ty zobacz, jak ty w ogóle wyglądasz. 21 lat siedzisz, baba cię zostawiła, człowieku, jesteś taki gruby. Mówię, człowieku, ty ogarnij kuwetę, zobacz. Mówię, ty do mnie mówisz, takiego mnie Bóg stworzył. Jakiego cię Bóg stworzył? Bóg cię stworzył, abyś poszedł do nieba i odniósł sukces na ziemi. Takiego, taki jest sam z Boga. Ale, no mówi, to niech on coś teraz zrobi. A mówię, przecież to ty musisz decydować. I kupa ludzi tak ma. Rozumiecie? I wierzący mają też tak. Niech on coś zrobi. Ja chcę mnie uświęcać, niech mnie uświęca, niech mnie uczyni. Ale on uświęca za pomocą tego, że dał ci swoje prawdy. I mówi, wejdź w tą prawdę, a tam nastąpi uwolnienie mocy. Wiesz, gdzie następuje uwolnienie mocy? Jak się wchodzi w prawdę. Większość chrześcijan jest jak samochód, który przyjeżdża na stację paliw i staje sobie obok i mówi tak, wszystko jest dobrze, jestem na terenie stacji paliw. Pode mną są wielkie byki z paliwami. Tak? Więc niech się napełni owym paliwem. Nie! Musisz podjechać, zdjąć rurę, odkręcić bak, wsadzić, załączyć. Tak? I jeszcze zapłacić za to cenę. Bo za uświęcenie jest cena. Jaka jest cena? Opresja tego świata. Bo ten świat nie będzie chciał, abyś był jak Bóg. Ten świat już nic nie może zrobić z tym, że się narodziłeś z Bożego Ducha. Rozumiesz? Ale ten świat będzie chciał, żebyś nie był jak Bóg. Bo jeżeli będziesz jak Bóg, to narobisz problemów temu światu. Diabeł nie chce, żeby się ludzie uświęcali w kościele. Diabeł chce,
żeby ludzie żyli w różnych stanach nieuświęcenia. Bo jeśli się nie będą uświęcali, to nie będą jak Bóg. Jeśli nie będą jak Bóg, to nie będą prawidłowo funkcjonowali, jeżeli chodzi o przekaz Bożego Słowa, Bożej mocy. Bo tylko Bóg przekazuje rzeczy prawidłowo. Jak Bóg działa przez Kościół? Czyniąc ludzi bogami. Bóg nie działa w ten sposób, że jakkolwiek. Ludzie myślą, że jak trochę przez nich dary podziałają, to chodzi o to, że teraz jestem uświęcony. Dary działają przez ludzi w ogóle nieuświęconych. Zrozumcie to. Nie trzeba być w ogóle uświęconym. Nie trzeba się w ogóle uświęcać, żeby dary działały. Wystarczy się otworzyć minimalnie na jakąś formułę prawdy. Rozumiecie? Ktoś uwierzył w uzdrowienie, halleluja, chodzi uzdrawia, rozumiesz, tak? I dalej jego życie jest absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii. Ale on sobie tłumaczył, uzdrawiam. No to dobrze, chwała Bogu, tak? Tylko zrozum, że nie zostawiasz śladów prawidłowego w swoim życiu. Zostaw tego, że ty uzdrawiasz. Jeśli ty będziesz uzdrawiał i jednocześnie się uświęca, to ty będziesz petarda. Ty będziesz petarda. Uzdrawiaj, tylko się uświęcaj. Od 2001 roku nikt nam nic nie ma. Nikt. Śmieje się ludziom w twarz. Wiecie dlaczego? Bo nikt nam nic nie ma. Już nie wiem, ile ludzi powiedziało, że nie wiem w ogóle, jakie ja porażki odniosę w życiu. A ja jestem i będę. Rozumiecie, to w ogóle to są takie historie. I wszystko wokół może runąć, a nie runę. Po prostu. Nie runę. Dlaczego? Bo ja się uświęcam. Ja się uświęcam. Jak ja się uświęcam, to nic nie może być. Rozumiecie? To dzięki uświęceniu dzisiaj można gołą babą we mnie rzucić, a ja jej dam swoje ubranie. A kiedyś byłem człowiekiem, który myślał, że wiecie, że monogamia to dział chemii, tak? Więc po prostu rozumiesz. Uświęcenie! Jego działanie! Jego działanie! Okej? Przy mojej zgodzie i współpracy. Moja zgoda na to, że jego prawdy to prawdy. Moja decyzja na wchodzenie w te prawdy. To jest recepta na uświęcenie. Poznaję prawdę, badam prawdę, wchodzę w prawdę. Nie zastanawiam się, co mnie tam czeka. No oczywiście, co cię czeka. Z jednej strony czeka cię tam złoty medal, z drugiej strony czeka cię tam jazda bez trzymanki. Bo cały świat stanie kontra twojemu życiu. Przecież diabeł to jest Pan tego świata. Rozumiecie? W ogóle Bóg nie jest Bogiem tego świata. Jezus nie jest Bogiem świata. Jezus to jest Bóg ziemi. Ale nie świata. Świat to nie jest ziemia. Świat to jest system, który na tej ziemi jest. System. System to jest świat. Świat to nie jest ziemia. Świat to nie jest Polska, Anglia, Francja, to nie jest świat, rozumiecie? To nie są te przestrzenie, to nie Europa, nie Azja. To ziemia jest wszystko. I Bogiem tego jest Bóg nasz. A Bogiem świata, tego systemu jest diabeł. I kiedy ty wchodzisz w Boże prawdy, w konkretne Boże prawdy, tak? To diabeł normalną rzeczą, że czuje się zagrożony jest, rozumiecie? On jest zagrożony, no zagrożony. Mówi, wow, uświęca się, wjeżdża tutaj jak Bóg. Chrystus następny. Jednego jakoś odciąłem przed drugim. Do czego? Znaczy, dlaczego uświęcenie jest takie istotne? Pierwszy list do Tesaloniczan 4:3. Pierwszy list do Tesaloniczan 4:3. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze. Taka jest wola Boża. Uświęcenie wasze. Ktoś mówi, innych by go uświęcał. Nie, 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 nie. To jest wola B. Wola A jest uświęcenie twoje. Wiesz, kto jest najważniejszy na świecie obecnie? Ty. Wiesz, kim przede wszystkim musisz się zająć w życiu? Tobą.
jak ty się sobą dobrze zajmiesz, to ty będziesz potem uświęcał duszę innych. Żebym ja dzisiaj mógł uświęcać duszę innych, tak? To ja najpierw musiałem zdecydować, że ja będę uświęcał duszę moją. Się za siebie wziąłem. Duszę, zaznaczam, uświęcenie nie dotyczy ducha, bo duch jest święty od początku. Od dnia, kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, twój duch jest zjednoczony z Bogiem i nie ma tam nic do roboty. Nie ma oczyszczenia ducha. Są takie ruchy w Polsce. Oczyszczenie duchowe. Ja mówię, jak się ducha oczyszcza? To tak jakby ktoś powiedział, że winda jeździ w bok. Rozumiesz? U mnie w bloku jest winda, to jeździ w bok. Ja mówię, co bierzesz? To jest takie moje pierwsze pytanie. Nie ma uświęcenia ducha. Nie ma. I nigdzie nie znajdziesz w piśmie takiego tekstu. Tak jak nie ma uzdrowienia ducha. Są takie kretyńskie ruchy, które mówią z tym uzdrowieniem, tam w Izajaszu to chodzi o uzdrowienie ducha. Ja mówię, nie uzdrawia się ducha. W ogóle duch to jest byt niechorujący. Powstał do życia, w ogóle nigdy nie umrze, nigdy się nie rozchoruje, nigdy się źle nie poczuje, nie śpi, nie ma płci, rozumiesz, nic. Taki byt nieziemski. Uświęca się duszę, czyli psychikę. A więc zmiana psychiki na obraz Boga, nie zmiana ducha, psychiki, myśli, emocji, decyzji. To jest to uświęcenie. To o to tu chodzi, że ja mam myśleć jak Bóg, ja mam czuć jak Bóg, bo ja tam nie mogę wybaczyć. Takie mam odczucia negatywne. Ja takie mam odczucia, ja mam takie odczucia, ja mówię, walę w twoje odczucia. Co ty mi o odczuciach? To nie tak działa. Wszyscy mamy odczucia. Wiecie, na czym polega moja praca z ludźmi między innymi? Bierzemy ich odczucia, tak? I stawiamy je naprzeciwko prawdom Bożym. Ktoś mówi, ja tak czuję. Ja mówię, bardzo dobrze, ja cię rozumiem. Pokażę ci teraz, jak wygląda prawda Boża. Taki pokażę ci system. I teraz zrobimy taki numer, że my będziemy pracować nad tym, aby twoje odczucie, to, tak, przyjęło parametry tej prawdy. Zniszczymy w ogóle splendor twojego odczucia. Rozumiesz? Zniszczymy to. Zniszczymy i zbudujemy od nowa. Nie zostawimy cię bez uczuć. Nie stworzymy ciebie, z ciebie bezuczuciowego cyborga. Nie, 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 nie. Będziesz miał odczucia jak Bóg. Będziesz czuł jak Bóg. Będziesz cieszył się, kiedy się Bóg cieszy i płakał, kiedy Bóg płacze. Będziesz wpieniony, jak Bóg jest wpieniony i będziesz się śmiał, jak Bóg się śmieje. Będziesz miał jak Bóg. I będzie to w ogóle nieodpowiednie dla tego świata, bo będziesz dziwakiem. Będziesz śmiał się wtedy, kiedy inni płaczą. Będziesz płakał, kiedy inni się śmieją. Będziesz smutny, jak wszyscy będą się cieszyć. Rozumiesz? I będziesz wpieniony na rzeczy, które normalnie są uznane za standardy tego świata. Będę miał odwrotnie. Rozumiesz? Odwrotnie. Nie będziesz miał współczucia dla chorób. Będziesz miał gniew na choroby. Będziesz miał inaczej. Jak zobaczysz człowieka na wózku inwalidzkim, to nie podejdziesz, nie powiesz, tak mi cię szkoda. Nie, nie szkoda mi ciebie. Nie szkoda mi ciebie w ogóle. Jest mi przykro, że siedzisz na wózku. Jest mi z tym źle i jestem w związku z tym wściekły. Taki mam zestaw uczuć Bożych. Taki jestem Boży w tym. I teraz mam dla ciebie propozycję. Tak? Chciałbym, żebyś z tego wózka wstał. Tak? Więc chcę, żebyście zobaczyli. Tu chodzi o duszę, a więc wola Boża. A więc uświęcamy się, po pierwsze, dlatego, że jest to wola Boża. Bóg przede wszystkim, zaznaczam, chce, abyś był taki sam jak On. Bóg nie chce, żebyś był lepszym człowiekiem niż byłeś. Bóg chce, żebyś był jak On. Rozumiecie ten standard? Bóg nie chce, żebyś był lepszym człowiekiem. Boga nie interesuje to, byś był lepszym człowiekiem. To duch humanizmu mówi, trzeba być lepszym człowiekiem.
Się paliło, się nie pali, się piło, się nie pije. Lepszy człowiek, nie lepszy człowiek. Masz być jak Bóg albo kiszka. Kiszka. Nie ma sensu reszta. Nie ma sensu stawać się lepszym człowiekiem. Nie ma sensu. Nie ma sensu pracować nad sobą, aby być lepszym. Trzeba pracować nad sobą, aby być jak Bóg. Rozumiecie, jaki mamy standard? To jest standard. To jest standard. Tu nie ma innego standardu. I czy to jest możliwe po ludzku? Oczywiście, że nie. Dlatego też, jak powiedziałem, to On uświęca. On uświęca. On mówi, wsiadaj do mojego samochodu, ja Cię podwiozę. Ja Cię podwiozę moim samochodem. Ty po prostu tu wsiądź. Ja się zatrzymuję, otwieram drzwi, zapraszam. I Ty albo wsiadasz, albo nie wsiadasz. Nie mów mi, że jest ciężko się uświęcać, bo nie jest. Nie jest. Trzeba chcieć wsiąść do tego samochodu. Trzeba chcieć wejść w pewne prawdy. Trzeba się zgodzić z tymi prawdami. Tak? Trzeba się zgodzić z tymi prawdami. Słyszeliście świadectwa, jakaś zgoda z prawdami. Tak? No jest też niezgoda. Jeżeli ta opowiada, no nie zgodziła się, z kimś relacji nie miała przez kilka miesięcy, bo ona się gniewała na to, że ten człowiek mówił inaczej niż ona odczuwała. Ale że prawdę mówił jakąś. Tak? Ona się gniewała, że nie wsiadała do samochodu, ale potem się ogarnęła, mówi, dobra, wsiadam. Pamiętaj, kiedy tylko będziesz chciał wsiąść do tego samochodu, który się nazywa uświęcenie, to on podjedzie momentalnie. Jak ty w swojej modlitwie powiesz, Panie! Chcę być święty, jak Ty jesteś święty i będę szedł w tą stronę i zapłacę każdą cenę, to ten samochód już jest. I to nie jest jakiś słaby samochód. Rozumiesz? Ten samochód jeździ szybciej niż latają aniołowie. Tak jeździ ten samochód. To nie jest niemożliwe dla Boga. Uświęcenie Ciebie. Dlatego my po ludzku się nie uświęcamy, bo ludzkie uświęcanie to jest zmiana na lepsze. Nie zmieniamy na lepsze. My mamy standard postawiony jeden, mamy poprzeczkę postawioną jedną. Jestem zdecydowany na to, aby być jak Bóg. Ni mniej, ni więcej. Każde odstępstwo od tego to jest kompromis. I po drugie, list do Hebrajczyków 12:14. Jaki jest drugi powód uświęcenia? List do Hebrajczyków 12:14. Co jest zapisane? Dobrze. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do święcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uświęcenie, greckie słowo tutaj użyte, hagiasmos, czyli oczyszczenie. Dokładnie, hagiasmo to jest oczyszczenie. Ujrzy. Ciekawe słowo użyte jako ujrzy oznacza oglądać w widzeniu lub widzieć coś, co się ukazuje. A więc to słowo, ten werset pokazuje nam, że jeżeli człowiek Boży nie uświęca się, to ma zamazany obraz Boga. Bo ten werset nie mówi o tym, że jeśli ktoś się nie uświęca, to do nieba nie pójdzie. Jak wielu tłumaczy to mylnie. Ten werset o tym nie mówi. Ten werset mówi o tym, że jeżeli Boży człowiek się nie uświęca, to ma zamazany obraz Boga. Źle widzi w duchu i źle słyszy. Nieuświęcana dusza jest filtrem. Rozumiecie, jak filtr działa? Ogłupia ducha. Nieuświęcona dusza, ona otacza ducha człowieka i jeżeli ona nie zacznie się uświęcać, to ona w ogóle nie będzie przepuszczać pewnych rzeczy. Rozumiecie? To tak działa. Człowiek, który nie uświęca swojej duszy, źle widzi i źle słyszy. Źle analizuje i źle ocenia. A każdy mówi, przecież Pan mi powiedział. Ja mówię, no nie wiem, czy Ci Pan powiedział. Tak przefiltrowałeś, ale coś Ty odebrał, to ja nie wiem. Bo Twoje życie, które obecnie widzę, to jest życie, które nie jest uświęceniowym życiem. I ja podważam w ogóle to, że Ty wyraźnie słyszysz Boga.
Bo ty, zobaczcie, Duch Święty mówi do nas przede wszystkim przez wewnętrzne przekonanie. A jeżeli uświęcenie nie jest realizowane, to my na przykład funkcjonujemy w starych wyobrażeniach. I mamy na przykład stare chcenia. Stare chcenia. I teraz jest głoszone nauczanie, które zresztą ja też sam głoszę, że Bóg jest Bogiem marzeń. Natomiast ludzie myślą sobie tak, to teraz po czymkolwiek ja marzę, to jest od Boga. Ja mówię, no tak, ale jeżeli się uświęcasz, no bo jeżeli się nie uświęcasz, no ludzie, no teraz bardzo proszę, proszę mi powiedzieć, ile wy marzyliście o rzeczach, które w ogóle nie miały nic wspólnego z Bogiem już po nawróceniu. Przecież wszyscy wiemy, że jesteśmy w stanie snuć marzenia, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Dlaczego tak jest? Bo proces uświęcenia albo się dopiero zaczął, albo na przykład się nie zaczął, tak? Albo gdzieś został przerwany, albo jeszcze to słabe wszystko. Bez uświęcenia nie można słyszeć wyraźnie Boga i popełnia się błędy na drodze analizy duchowej. Źle się czai pasę, rozumiecie? I chodzą tacy zawirowani, bo Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. Pan mi powiedział. Szaleni ludzie o nieuświęconych duszach nie widzą i nie słyszą. Natomiast są tak uparci, ponieważ zazwyczaj są to odrzuceni ludzie, że mówią, ja wiem, co Pan mi powiedział, też mam objawienie w duchu. Nie wiem, co Ty masz w duchu, bo ja nie wiem, co masz, takie dojście tam masz. Ty jesteś taki ogacony tą duszą brudną, taką sponiewieraną, taką jak z budy psiej wyciągniętą, że ty jesteś taki ogacony, jak w stary drelich, taki w starej gumakach chodzisz taki i ty mówisz, ja tam się jak tam się dobrać? Tam się nie ma jak dobrać, tam wszędzie syfica. Gdzie się nie dotkniesz? Rozumiesz? To ty mówisz, że ty z ducha odbierasz. Bo ja tam uzdrawiam chorych, bo ja tam demona wypędziłem. Wypędziłeś demona, przed tym powiedziałeś w imieniu Jezusa, jakiś słaby demon zwiał. Ale znam takie demony, to by cię zlał jak psa. Rozumiesz? Znam takie demony. Demony są różne. Ludzie myślą w ogóle, że każdy demon jest równy demonowi. Są demony, które są takimi popierdółkami, że na nie niepośliwie dotkniesz, to walą spory, proszę ciebie, tym piekielnym kałem. Rozumiesz? Ale są takie demony, rozumiesz? Że to niekoniecznie tak jest, że tak tupniesz i one odchodzą. Są różne demony. Okej? Okay? Różne. A są takie, że w ogóle nie biorą cię pod uwagę przed końcem świata. Takie są. Rozumiesz? Ja tu dostałem ostatnią informację o wizji, którą miała jedna osoba. Uderzała w demony. Rozbijała je. Potem dotarła do takiego demona, że mogą nad nim władać, ale tylko w ten sposób, że się usuwał. Bo pewne demony nie odejdą z tej ziemi, póki Jezus nie wróci. A są też kretyńskie ruchy, które kromią te demony. Całe życie na tym spędzają. Zamiast się za siebie wziąć! Wziąć! O, dobrze powiedziałem, się udało. To kromią demoniczne siły, które nigdy nie odchodzą. Wiecie, o co chodzi? Zamiast głosić Ewangelię, tak? To zajmują się tym, aby rozwalić demoniczną siłę terytorialną nad miastem albo nad krajem. Znamy już działania tych ruchów w Polsce. Tak? Rozbijanie sił demonicznych nad krajem, tak? I ustanawianie różnego rodzaju polityków pomazańcami bożymi. Nasz kraj, nasz kolega uśmiał właśnie, on z tego terenu pochodzi. Tam ustalili jednego pomazańcę. Jak oni nazwali serce Dawida, że ma, tylko cholera się wszystko rozleciało. Jak się uświęcać w świecie? List do Hebrajczyków 13:12. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Jezus uświęcił lud własną krwią. Pierwszym, podstawowym ruchem ku uświęceniu jest zrozumienie, że to On nas uświęcił, że w naszym duchu jest pełna świętość. Musimy w to wierzyć, musimy to wyznawać, musimy korzystać z Jego wstawiennictwa i przebywać z Nim. To jest w ogóle taki początek. Ja wierzę, że w moim duchu jestem święty. Teraz Wam pokazuję, jak mamy brać rzeczy.
duchu jestem święty. To jeszcze nie dotyka w ogóle mojej duszy, a celem jest uświęcenie mojej duszy. Ale zaczynamy od tego, że jesteśmy skupieni na wewnętrznym człowieku. Czyli nie oceniamy własnego życia przez pryzmat problemów naszych dusz. Widzimy siebie jako duchy. Widzimy siebie jako świętych. Mimo, że nadal popełniamy różne złe rzeczy, mimo, że nadal jeszcze błądzimy, mimo, że nadal jeszcze nie sięgamy po różne rzeczy Boże, to uznajemy siebie jako świętych, bo Jezus uświęcił nas własną krwią. Czyli zaczynamy od ducha, zawsze zaczynamy od ducha, zawsze zaczynamy od wewnętrznego człowieka. Zawsze uznajemy tą rzecz za pomocą wiary i wyznania. I również, co robimy? Budujemy naszą głęboką, intymną relację z Bogiem. My musimy przebywać z Bogiem świętości. Przebywanie z Bogiem świętości czyni świętymi. To nas otwiera, to nas uzdalnia, to nam pokazuje prawdy Boże. Rozumiecie? To właśnie. To jest podstawowa rzecz. List do Hebrajczyków 13:12. I druga rzecz, na tym stojąca, pierwszy list Piotra, 1:22. I tutaj nasza rola jest bardziej taka czynna. 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej. Dusze wasze uświęciliście. Przez co? Przez co się uświęca duszę? Posłuszeństwo prawdzie nieobłudnej miłości bratniej. Dwie rzeczy. Jeżeli ja już uznałem, że jestem święty w moim duchu, jeżeli ja to wyznaję bez względu na to, że widzę coś innego, jeżeli ja przebywam ze świętym Bogiem i kładę życie swoje w tym temacie, czyli rozbudowuję życie modlitewne, tak? Przebywam z Nim, szukam Jego praw, to teraz co robię? Okazywać zaczynam posłuszeństwo prawdzie. Przede wszystkim. Te prawdy, które ja rozpoznaję w relacji z moim świętym Bogiem, stanowią dla mnie, tak? Rzecz nie do zmiany. Prawdy Boże to Bóg! Jezus powiedział, jestem prawda. Prawda jestem. Rozumiecie, co to znaczy, ja jestem prawda? To znaczy, że to cokolwiek ja mówię, myślę, czynię, to jest prawda. To nie jest jakaś enigmatyczna prawda, że stoi Jezus, prawda jestem. Nie! Prawda to jest to, co On myśli, mówi, przeżywa, a jakie ma stanie. To są prawdy Boże. To są prawdy Boże. Czyli obcując ze świętym Bogiem, poznajemy prawdy Boże. I teraz my musimy okazać posłuszeństwo. Czy my dostaniemy moc do bycia posłusznymi? Nie. Zrozumcie. Nie ma takiego czegoś. Panie, daj mi moc bycia posłusznym. Tak, bym chciał być posłuszny, ale nie mam mocy, Panie, więc daj mi moc. Pastorzy, proszę na mnie ręce, że dostał moc bycia posłusznym. Wiesz, że ty jesteś nienormalny. Ty chcesz być posłuszny, czy nie chcesz? I to jest, i następuje krępujące milczenie w danej chwili. Ja mówię, już posłuszeństwo jest wyborem. My słyszałeś kiedyś o takiej zasadzie teologicznej jak wolna wola, taka stara zasada teologiczna. Wolna wola. Wszędzie ją znają. Wszędzie. Wolna wola. Nigdy nikt nie dotknie twojej wolnej woli. Łącznie z autorem tego zagadnienia. Nie ma czegoś takiego jak moc do bycia posłusznym. Posłuszeństwo to wybór. Wybór. I teraz, kiedy ja wybieram bycie posłusznym i robię pierwszy krok, to następuje uderzenie mocy. Kiedy następuje uderzenie mocy? Kiedy ja się zdecydowałem, że wchodzę w daną prawdę i już nóżkę postawiłem. Wtedy z mojego wewnętrznego człowieka jest uwolniona moc, ale nie przedtem. Ludzie stoją i mówią, postaw moją nóżkę. Bo my nie postawię ci nóżki. Sam sobie postaw nóżkę. Nie mam siły. Jak nie masz siły? To jak mnie zbawiłeś, tak mi nóżkę postaw. Ludzie myślą, że Bóg to jest ortopeda. Rozumiesz, o co chodzi? Święty ortopedo, postaw mi. Nie. Uświęciliście dusze wasze przez, tak, umiłowanie prawdy, przez wejście w prawdę. I druga rzecz,
poprzez miłość braterską. Druga sprawa to są relacje między wierzącymi, głębokie relacje. Ludzie mówią, że relacje w kościele to jest coś takiego, proszę ciebie, że to jest dodatkowa rzecz, że mam relacje, nie mam relacji. Ludzie mówią tak, ja tylko z Panem, nie wiem, ci powiedzieć, jakim Panem? Przecież to w ogóle już stoisz na drodze uświęcenia. Nie możesz się uświęcać, nie mając relacji z innymi wierzącymi, koniec. Bo tu jest to napisane jak W. Tu jest napisane, skoro wasze dusze uświęciliście przez primo posłuszeństwo prawdzie, po drugie, nieobłudnej miłości bratniej. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Dlaczego my taki nacisk kładziemy na relacje tutaj? Dlaczego jest takie parcie na relacje? Bycie razem, życie razem, myślenie razem, działanie razem, robienie biznesów razem, razem. Rozumiecie? Razem świętujemy, razem plądrujemy piekło, razem. Ktoś mówi, gdzie moja prywatność? Ja mówię, została w epoce brązu. Kiedyś miałeś prywatność. Byłeś ty i Lucyfer, taka prywata. Prywatna inicjatywa. Teraz nie ma prywatności, jesteśmy stworzeniami stadnymi. To jest pasterz i owce. Owce. Owce, nie owca. Niektórzy chcą mieć prywatnego pasterza. Jeden to jest mój pasterz prywatny. My robimy wszystko, żeby pokazać ludziom, że prywatność, rozumiecie, nie chodzi w parze z uświęceniem. Zaczęliśmy robić tutaj spotkania, Beatka chciała się uczyć, mówi, chodź Beatka, będziesz ze mną siedziała. Ja kocham te spojrzenia, ale ludzie wchodzą i patrzą, że Beata tam siedzi. A ja udaję, że w ogóle nie mogę chodzić. Oni mówią, nie wiedzą do mnie, mówię, czy do Beaty. Aha! Najlepsze, najskuteczniejsze działania terapeutyczne są działaniami w grupach. Wiecie o tym? A? To już dawno temu wymyślili ludzie. Dawno, dawno. Bo to jest łatwo mieć prywatnego pasterza. To w ogóle bardzo łatwe. Prywatność zawsze będzie pukała do ciebie, rozumiesz, takim kodem odrzucenia. Prywatny puk. Prywatny pastor. Prywatny kolega. Ja się musiałem uczyć prywatności ja. Rozumiecie? Ja byłem człowiekiem prywatnym. I na początku mojego nawrócenia też byłem człowiekiem prywatnym. A potem mówię, nie, to nie może być prywatny. Bo okazało się, że jesteś taki prywatny, że ty, że na przykład mojej żony w tej prywatności nie ma. Ale nikogo nie ma w tej prywatności. Bo ja i Bóg jesteśmy. Ja i Pan, ja i Pan. Taki był ja i Pan. Wiecie, o co chodzi? Ale potem do mnie doszło to słowo, Arturze Cyroński, jeżeli ty chcesz uświęcać duszę swoją, tak, to ty musisz, tak, umiłować prawdy i pozbyć się prywatności. Sorry. Musisz to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że nasza dusza, ona potrzebuje Boga, który jest, jaki jest. Czy w ogóle wiecie, że mimo tego, że my mamy osobistą relację z Bogiem, każdy z nas, to my potrzebujemy siebie nawzajem? Ja potrzebuję was. Ja rosnę na was. Ja się w ogóle pozmieniałem, tylko o tej wspólnocie mówiąc, ja się w ogóle pozmieniałem, kiedy ta wspólnota powstała. Ja jestem innym człowiekiem niż byłem 4 lata temu na przykład. Innym człowiekiem jestem dzisiaj. Ja się uświęciłem przez relacje z wami. Przez to, że ja usługiwałem wam, ale wy usługiwaliście mi. Ile rzeczy ja o sobie znalazłem w takich moich rozmowach duszpasterskich i terapeutycznych z ludźmi. Wy nie wiecie, ile ja w ogóle rzeczy w sobie poznajmowałem. I w życiu bym ich nie znalazł. Myślę, że co to jest? To tak działa. To jest wzajemnie, podkreślam, wzajemnie zasilający się organizm. To się wzajemnie zasila, jakoś dziwnie, nie rozumiem tego, ale postanowiłem być temu posłuszny. Czy jest miejsce na bycie samemu z Bogiem? Jest, oczywiście. Czy jest miejsce na bycie w relacjach takich osobistych z kimś? Oczywiście. Pewnych rzeczy nigdy
nie załatwi się, inaczej nie zbuduje się w większych gronach. Absolutnie. Rozumiecie? Dlatego pewne rzeczy ja osobiście z wieloma z was buduję osobiście bardzo. I są rzeczy, o których nikt nie wie. Są tylko sprawy między mną a tobą. Tak? Ale zaraz, tak? Człowiek jest rzucany w życie Kościoła. Stąd grupy, tak? Stąd kontakty, stąd te rzeczy. Musimy być rozumni, jak to działa. Uświęcenie, przyjaciele. Uświęcenie jest naszym stylem życia. Musimy żyć życiem uświęcenia. Nie musimy się bać, że uświęcenie w nas się nie wydarzy. Pokazałem wam proste rzeczy. Co proste rzeczy, jak działa to. Nie trzeba tego komplikować, nie trzeba, naprawdę, słuchajcie. Nie komplikujmy tego. Uświęcenie się wydarza w tobie. Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Jesteś z Bogiem. Jesteś częścią Kościoła. Jesteś znaczącą osobą dla Boga i dla innych ludzi. Jesteś znaczący. Wiesz, dlaczego masz się uświęcać? Ponieważ to będzie pomagało twojemu życiu, tak? Być życiem sukcesu. Mieszanie się z systemem tego świata, choćby najbardziej humanistycznym czy religijnym, jest czymś, co przeszkadza nam. Rozumiecie? To nam przeszkadza. Przeszkadza. To nam po prostu przeszkadza. Wiecie, jakie to jest? Ostatnio rozmawialiśmy tutaj z przyjaciółmi przez telefon. Ja mówiłem, że jak mnie ktoś na przykład zaprasza w różne miejsca, ja chętnie chodzę. Czy jakieś wesele, czy jakaś komunia, bardzo chętnie. Tylko, że ja zawsze tam zostawię jakiś ślad. Potem już mnie nie zapraszają na kolejne święta. Ale jest jakiś ślad. Jest jakiś ślad. Zostawiam jakiś ślad. Był gdzieś na jednej komunii. Zostawiono stół. Przyniesiono wodę. Postawiono mi Agacie kieliszki. Trzeba opić to zjawisko. Trzeźwo nie można. Dzieci wypędzono do drugiego pokoju, chociaż to była ich komunia. Dwoje dzieci było. Dzieci nie brały udziału w tym procederze. Poszło oglądać tam dostawy na komunię, nie wiem. Nie wiem, bo my do tych dzieci nie dopuścili w ogóle. Ja tam nawet nie złożyłem życzenia dzieciom, bo dzieci już nie było. To była impreza. I kiedy chciano mi nalać wody, odwróciłem kieliszek ostentacyjnie, bo ja lubię ostentacyjne rzeczy. Ja mogłem tam się jakoś, wiesz, wkręcić, jakby... Nie pijesz? Ja mówię, nie. Mówię, ponieważ od kiedy się nawróciłem, świat na trzeźwo mi się podoba. Chyba stracili apetyt na wódkę. Wszyscy przy tym stole. Jakoś to szybko szło, pamiętam. Tak w ogóle bardzo szybko było po zupie drugie, po drugi deser. Tak przyspieszyliśmy. I poszliśmy do domu. Nigdy już nie zostaliśmy tam zaproszeni. Nigdy. Wiem, że dzieci rosły. Chyba pojawiło się bierzmowanie w międzyczasie. Już nikt nie powiedział, przyjdźcie na bierzmowanie. Nikt. Mimo, że ta Agata jest chrzestną matką. Rozumiecie, o czym mówię? Świętość. Wszędzie można być świętym. W każdych warunkach. I kiedy chodzisz uświęceniu. Ten świat cię nie może dotknąć. Jesteś jak król. Jesteś jak król. Jesteś jak król. Wczoraj byłem w kinie na Czarnej Panterze. Taki film Marvela. I na podstawie komiksu. O królu jednym. O królu. Ten król prezentuje władzę. On władzę prezentuje.
I patrzyłem, jak on się porusza. W różnych konfiguracjach się porusza. Rozumiecie? Ale on cały czas prezentował władzę. On gdzie się nie pojawił, tam zostawiał jakiś ślad. Czasami był to bardzo brutalny ślad. On zakładał taki strój pantery czarnej i tam wjeżdżał w nich wszystkich i tam ich lał. Także różne były te ślady. Ślad był czasami, wiesz, zostawienia śladów pantery na czyjejś klatce piersiowej, nie? Ale on nie bał się wejść w żadne miejsce. Był królem. I wiecie, podobało mi się też, jak on żył ze swoim narodem. Należał do narodu. Liczył się z nimi. Liczył się z ich zdaniem. I zawsze pociągała taka monarchia, jak w ogóle u króla Artura i rycerza Okrągłego Stołu. Mnie takie coś zawsze pociągało. Ja wiem, że to jest ta monarchia, to jest to. Wysoki szacunek w ogóle dla ludzi. Miłość tych ludzi wobec niego. To było to samo, w ogóle miłość tych ludzi, którzy życie za tego króla tam kładą. Wiecie, to było inne. Ale jesteś królem. Uświęcenie twoje będzie ciebie chronić. Ono będzie ciebie wprowadzać w różne miejsca i będzie dawało ci możliwość, aby Królestwo Boże przez ciebie się szerzyło. Dlatego uświęcajcie się, bądźcie święci, tak jak święty jest Bóg. Stańmy proszę. Boże, dziękujemy ci za to słowo. Dziękujemy za ten dzisiejszy czas. Boże, dziękujemy tobie, że my jesteśmy ludźmi, których zamieszkał Święty Duch. Ojcze, dziękujemy tobie, że w naszym duchu jesteś Ty, cały święty, Król Królów i Pan Panów. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoją wolą jest, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Ojcze, kłaniam się Tobie. Ojcze, dziękuję Tobie, że Twoja świętość, ona przenika nasze dusze. Ojcze, my decydujemy się teraz, aby nasze uświęcenie przybierało na tempie, Ojcze. Ojcze, my nie będziemy nigdy buntowali się przeciwko prawdom Twoim. I nie będziemy uciekali od miłości bratniej. My to rozumiemy, Ojcze, dzisiaj. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.